Dzień dobry. Chciałem zaprezentować samiczkę roczną, która była najlepsza w sekcji. Mam na nią pucharek. Spełniłem swoje marzenie. I rodziców tej samiczki. To jest ojciec. Ojciec tej samiczki. Werkamen. Ciemny. Bardzo ładny gołąbek. Zakupiłem go na WG Giewont w 2020 roku z finału ponad 500 km. Przyleciał tego samego dnia, tak? Już nie pamiętam, które miejsce. Nie będę tam gadał głupot. Tak. Takie skrzydełko. Ładny gołąbek, bardzo. Takie skrzydełeczko. Plecyki też ładnie związany. Bardzo ładny samczyk. Bardzo ładny samczyk. Piękny jest. Teraz pokażę mamę tej samiczki rocznej. Mama jest taki krótszy gołąbek. Niebieski, białolotka taka. Plecyki też ładnie związane, jest bardzo ładnie. Jeszcze się pierzy. Bardzo ładny gołąbek też. Mniejsza taka troszeczkę. No, dużo mi przyjemności ta para rozpodowa dała, bo moja hodowla jest bardzo słaba. No, pierwszy pucharek w życiu, tak? W tym roku na tą. Za tą roczną samiczkę. Teraz pokażę tą roczną samiczkę. O, ta roczna samiczka to jest no piękny gołąbek wyszedł z nich. No. Piękny, ładna, niebieska, jedwabiste piórka. Kurde, bajka. Oko ładne. Tak. Jeszcze jedna pióreczko do spierzenia. Bardzo ładna jest, bardzo ładna. To jest ładnie związana, leciutka. Prawie nic nie waży ten gołąbek. Piękna, no. Spełniła moje marzenia, no. Pierwszy puchar w życiu, no. Jak ktoś lotuje gołębiami i sobie przypomni swój pierwszy puchar, to no to wie, co czuje, nie? To jest mój diament, nie? No. To jest mój diament. Piękna jest. Znowu ci rodzice tej samiczki. No, powiem, w pierwszym roku ta para dała mi sześć młodziaczków, a trzy zostały po lotach. I to trzy niebieskie. Myślałem, że wszystkie ciemne będą ginąć, ale nie. Bo w tym roku z pięciu chyba młodych zostały cztery. I są dwa ciemne i dwa niebieskie, nie? Ciężko powiedzieć, ta samiczka roczna, co na. Czy poszła w ojca, czy w matkę? Ciężko powiedzieć, bo samczyk jest taki dłuższy, ciemny, a samiczka niebieska krótsza. A ta pucharowiczka moja gwiazda, to jest taki dłuższy gołąbek, nie? Chociaż jest niebieska, nie? Ale jest troszeczkę większa od mamy. Także, no nie wiem, no mam nadzieję, że teraz jako dwulatka też się pokaże. Będzie ładnie leciała i te inne młode po tej parze też będą leciały. No nie giną. No, na mojej hodowli to można powiedzieć złota para, tak? Rozpłodowa. Pewnie w innych gołębnikach ta para nie miałaby miejsca, nie? Ta samiczka nie zdobywała czołowych konkursów. No ale no zdobyła na 7 wkładań 5 konkursów, tak? I to wystarczyło, żeby być najlepszą roczną samiczką w sekcji, jak się ładnie prezentuje. Piękna jest, nie? Nie będę zanudzał i gadał głupot. No. Fajnie jest spełnić swoje marzenie, tak? Ten pucharek mi się normalnie śnił po nocach. Marzyłem o nim, nie? No i jest pierwszy.
Jestem szczęśliwy. Teraz rozpłodowy gołębniczek postawię, bo miałem tam na strychu, jak widać, ten domek, ale tam niosły się te gołębie jak chciały i później się jajka wyrzucało i nie rozdzielałem tam, bo tam nie było jak, ale będzie w styczniu nowy gołębnik rozpłodowy, gdzie będzie się już, jak odchowają rozpłodowe gołębie młode, to będzie się rozdzielać, będzie tak jak potrzeba i jak będę chciał, to będę mógł przeparować, tam było ciężko, bo tam nie było żadnych cel lęgowych. No dobra, nie będę zanudzał. Dziękuję wszystkim za oglądanie i powiem, ostatni film, to kurde, się zdziwiłem, no tak jak na moje filmy ponad 4000 ludzi oglądało, to a tak to zawsze tam 30 parę osób, nie? Czy tam 40, czy 80. Stuba, to było fajnie. No. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Na razie, cześć wam.